What happened to Co się stało z twoją nogą? Bramkarz Piasta Gliwice zagrał piłkę do prawego pomocnika. Ja chciałem przycisnąć tak szybko, jak to tylko możliwe, ale kiedy włożyłem moją prawą nogę, jego stopa znalazła się nad moją, a on zamiast kopnąć piłkę, kopnął mnie, moją nogę. Tak właśnie dostałem kontuzję. Była ona na tyle groźna, że zszedłeś z boiska, sam poprosiłeś o zmianę. Tak, na początku myślałem, że będzie w porządku. Na początku, potem jak zostałem kopnięty, myślałem, że będzie w porządku, że mogę wrócić, grać dalej. Kiedy wstałem po opatrzeniu, poczułem, że nie mam sił w nodze i musiałem zejść, nie mogłem kontynuować gry. Co w takim razie sądzisz o grze swojej i całej drużyny? Nie było źle. To był pierwszy mecz w rundzie. Stan boiska pozostawia wiele do życzenia, ale mimo wszystko nie było tak źle. Jako drużyna daliśmy radę z podaniami, z skryciem. To nie było najgorsze widowisko. Oczywiście, wolelibyśmy wygrać. To by było lepsze dla nas, ale to nie był zły mecz w naszym wykonaniu. Jeśli chodzi o moją osobę, też nie było najgorzej. Ja miałem moc, żeby iść do przodu, wykonywać krosowe podania. Mam nadzieję, że gdybym został dłużej, zrobiłbym więcej. Ale mimo wszystko my jesteśmy drużyną, gramy jako drużyna. Ja zszedłem, wszedł inny zawodnik i też dobrze grał. To znak, że jesteśmy dobrą drużyną. That's a sign of a good team. But have you got that feeling that we actually lost 2 points? Tak, ale czy nie masz wrażenia, że straciliśmy 2 punkty? Mogliśmy wygrać ten mecz. Right now I really feel bad, you know, that we lost 2 points and tak, teraz czuję się źle, że straciliśmy 2 punkty. Graliśmy w domu, to była nasza szansa, żeby zdobyć 3 punkty i wyjść ze strefy spadkowej. Ale to jest sport, mogliśmy przegrać, mogliśmy wygrać. Dobrze, że zdobyliśmy chociaż ten jeden punkt, który jest ważny dla nas. Jeden punkt. Świetnie. Cokolwiek mamy, tego musimy się trzymać obiema rękoma. Z drugiej strony, chcieliśmy zyskać 3 punkty, udało się tylko 1. To i tak dobrze. Mamy go. Może uda się zdobyć je w następnym meczu. Czyli czekamy do przyszłego tygodnia. Tak, mam nadzieję, że szybko dojdę do zdrowia. Nie mamy czasu, musimy być skupieni i kontynuować walkę do samego końca.